Mój przedmówca nakreślił biografię, kim był Zygmunt Balicki. Ja natomiast się skupiłem na najważniejszym elemencie jego twórczości, jakim jest zasady wychowania narodowego. Nakreśliłem te najważniejsze elementy i na wstępie chciałbym powiedzieć, dlaczego one zostały w ogóle, podjął się stworzenia takich zasad i co chciał osiągnąć, czemu miały służyć. Balicki, jak też Dmowski, określali, że polski charakter narodowy jest słaby i polskie społeczeństwo ma bardzo dużo cech negatywnych, które mu uniemożliwiają odzyskanie niepodległości i stworzenie silnego państwa. Do tych negatywnych cech można zaliczyć postawa pasywna i uległa, lekkomyślność, lenistwo umysłowe i nieumiejętność trzeźwej oceny stanu rzeczywistości politycznej. Balicki chciał utworzyć, można by to nazwać, nowego Polaka, pozbawionego tych cech negatywnych, stworzyć społeczeństwo obywateli żołnierzy. Według niego stworzenie takiego obywatela, żołnierza, to powrót do najlepszych tradycji polskich, tych odwołujących się do etosu rycerskiego, do cech takich jak bezinteresowność oddania sprawie, solidarność wobec towarzyszy czy poświęcenie dla ojczyzny. Oprócz tych cech jeszcze Balicki chciał wytworzyć w społeczeństwie polskim takich cech jak karność, rygor, punktualność, odpowiedzialność, obowiązkowość, wierność i bezwarunkowe oddanie w sprawie. I właśnie temu miało posłużyć wychowanie narodowe. Całość koncepcji właśnie wychowania narodowego została zawarta w jego referacie, który wygłosił na Polskim Kongresie Pedagogicznym we Lwowie 1 listopada 1909 roku. Właśnie nosiły tytuł Zasady wychowania narodowego. Na samym wstępie tego referatu Balicki podkreślił, kto ma przyczynić się do wprowadzenia tego wychowania narodowego. Mieli to być nie tylko pedagogowie, ale również inni ludzie. Balicki pisze tutaj cytat: wychowanie człowieka, wychowanie obywatela, wychowanie narodu. Oto trójjedyne zadanie, które staje przed każdym pokoleniem wychowawców, bez względu na to, na jakim polu działalności im przychodzi. Teraz przejdę do właśnie opisania poszczególnych elementów tego wychowania narodowego. Pierwszy element można nazwać zżycie się z dziejami, z ziemią i ludźmi. Balicki podkreśla taką sztafetę pokoleń, czyli tą ciągłość. Naród to nie tylko obecne pokolenia, ale również pokolenia wczesne i przyszłe. I to właśnie stała sztafeta, na tym polega ta sztafeta pokoleń. To przywiązanie do tego, że to, co jest dzisiaj, to jest efekt tego, co było wcześniej. Kolejnym elementem wychowania narodowego jest mowa ojczysta. Język to ma być nie tylko wyrazem uczuć, ale ma również jakieś myśli, ale ma być wyrazem duszy narodu. Język według Balickiego ma być, mowa ojczysta ma być dosadna i trafna. Oprócz tego wskazuje, że ta mowa ma się przekładać też na działanie. Nie mówmy, co zrobimy, lecz zróbmy to i niech świadczą o tym czyny. Za mową ojczystą również idzie literatura ojczysta, która ma być odzwierciedleniem duszy narodu. Wśród młodego pokolenia ma być wytworzona taka umiejętność wyczytania z literatury to, co jest najważniejsze, to, co jest odzwierciedleniem właśnie duszy narodowej. To są takie uniwersalne składniki, które miały być takie same, tak samo wprowadzane zarówno dla
chłopców i dziewcząt. Jednak w późniejszym czasie uważał, że edukacja powinna być podzielona między... Inaczej mieli być wychowani chłopcy, inaczej dziewczęta. Według niego mężczyźni mieli być pełnić rolę przyszłych kierowników państwa i narodu. Zaś w kobietach miał być przekaźnik tradycji i wartości narodowych. Oprócz tego Balicki naciskał na to, że młodzi ludzie powinni się angażować w życiu społecznym. Na uczelni, udział w jakichś w organizacjach czy kołach naukowych. I to miało wykształcić podstawy i instynkty, które były potrzebne w późniejszym życiu obywatelskim. Karność i dyscyplina powinna charakteryzować silny i trwały naród. I one miały wpływać na zorganizowanie. Oprócz tych elementów, to też ciekawą sprawą jest waga, jaką przykłada do religii, chociaż sam nie był osobą specjalnie religijną. Tak, uważał, że wiara daje pewne uniwersalne podstawy, które są niezmienne i na nich można budować silne społeczeństwo. Takim ostatnim elementem wychowania narodowego jest zwrócenie uwagi na wychowanie fizyczne, które miało nie tylko służyć zdrowiu, ale miało przede wszystkim wyrobić sprawność, stanowczość, odwagę oraz nauczyć działania w zespole, wspólnego dążenia do jakiegoś celu, co można przełożyć potem na działanie w społeczeństwie, wspólne działanie do jakichś celów. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o wychowanie narodowe.